Załóżmy, że mamy wektory V1 aż do Vm o współrzędnik V1 równe a od V1,1 do V1m aż do Vm równe Vm1 aż do Vmn. I załóżmy też, że mamy macierz A, której wierszami są współrzędne tych wektorów. Wówczas wektory te są liniowo niezależne, wtedy i tylko wtedy, kiedy wyznacznik macierzy A razy A transponowane jest różny od zera. Przy czym tutaj takie dwie uwagi. Po pierwsze, jeśli M jest większe niż N, czyli ilość wektorów jest większa niż ilość współrzędnych, no to jest ich więcej niż generator przestrzeni. Wówczas nie ma sensu tutaj liczyć A razy A transponowane, ponieważ wiemy, że jak mamy więcej wektorów niż generatorów przestrzeni, no to muszą one być liniowo zależne. Po drugie, macierz A razy A transponowane jest symetryczna, więc żeby ją policzyć, wystarczy wyznaczyć tylko współrzędne na jej przekątnej oraz powyżej. Poniżej to po prostu odbicie lustrzane względem głównej przekątnej, te same liczby. Mamy teraz wektory V1 równy 1, 3, 1 oraz V2 równy 2, 1, 0. Chcemy sprawdzić, czy są one liniowo niezależne. Czyli nasza macierz A to jest w postaci 1, 3, 1, 2, 1, 0. Macierz A transponowane, no to będzie 1, 3, 1, 2, 1, 0. No i musimy policzyć tę macierz, a następnie obliczyć jej wyznacznik. Czyli 1 razy 1 to 1, plus 9 to 10, plus 1 to 11. Następnie 1 razy 2 to 2, plus 3 to 5, no i 0. Następnie, no i tutaj właśnie, tutaj też będzie 5. No i ostatnia współrzędna, 2 razy 2 to 4, plus 1 razy 1 to 5, no i 0. Czyli mamy taką macierz. 11, 11, 5, 5, 5. Wyznacznik tej macierzy det A razy A transponowane jest równy. 11 razy 5 to 55, minus 5 razy 5, czyli 25, czyli jest różny od 0. Zatem tak, te wektory są liniowo niezależne. Ogólnie to od razu widać, bo są tylko dwa wektory, więc jedyna możliwość, żeby były liniowo zależne, to gdy jeden jest równy drugiemu przemnożonemu przez jakąś stan. Natomiast to twierdzenie przy większej ilości wektorów będzie bardziej pomocny. Kolejny przykład. V1 jest równe 1, 2, minus 1, 1. V2 jest równe 2, 1, 0, 1. No i V3 jest równe 1, minus 1, 1, 0. Podobnie jak poprzednio, chcemy sprawdzić, czy te wektory są liniowo niezależne. Czyli możemy zrobić macierz. Nasza macierz A to będzie 1, 2, minus 1, 1. 2, 1, 0, 1, no i 1, minus 1, 1, 0. Mnożymy ją przez macierz A transponowane, czyli tutaj 1, 2, minus 1, 1, 2, 1, 0, 1, 1, minus 1, 1, 0. No i to będzie równe 1 plus 4 to 5, plus 1 to 6, plus 1 to 7. Następnie 2 plus 2 to 4, 0, jeszcze 1, no to jest 5. Następnie 1, minus 2 to minus 1, minus 1 to jest minus 2, no i tutaj się 0. Tutaj mamy piątkę, teraz 2 razy 2 to 4, plus 1 to 5, no i plus jeszcze 1 to 6. 2 razy 1 to 2, minus 1, czyli 1, 0, 0, czyli tutaj 1. Tutaj będziemy mieć minus 2, tu będziemy mieć 1, no i ostatnia współrzędna 1 plus 1 plus 1 plus 0 to 3. No i teraz wyznacznik tej macierzy, no to z reguły Starusa 7 razy 6 razy 3, 7 razy 6 to 42 razy 3 to 126, 5 razy 1 razy minus 2 to jest minus 10, minus 2 razy 5 razy 1 to jest minus 10. Następnie tę stronę, czyli odejmujemy, minus 2 razy 6 razy minus 2 to jest 24, minus 24. 5 razy 5 razy 3, 25 razy 3, 75. No i 7 razy 1 razy 1 to jest minus 7. No i teraz tutaj podliczam. 126 minus 75 to jest 51.
41, 31, minus 24 to 7 i minus 7 to jest 0. Zatem te wektory są liniowo zależne. I jak się im przyjrzeć, to tak naprawdę też to można łatwo zauważyć, bo V2 jest równy V1 plus V3. I ostatnie zadanie, tak naprawdę krótkie. Mamy macierz A w postaci 1, 1, 3, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 0, 0. Zastanawiamy się, czy A razy A transponowane jest macierzą nieosobliwą, czyli czy wyznacznik tej macierzy jest równy 0, czy nie. Odpowiedź jest prosta, tak, ponieważ właśnie korzystając z naszego twierdzenia, możemy tę macierz zinterpretować w taki sposób, że tu mamy cztery wektory 1, 1, 1, 1, 1, 2, 3, 2, 0, 1, 1, 0. Cztery wektory w przestrzeni trójwymiarowej i policzenie A razy A, wyznacznik A razy A transponowane jest równy 0 wtedy i tylko wtedy, gdy te wektory są liniowo zależne. Są cztery wektory w trójwymiarowej przestrzeni. Tak, są liniowo zależne. Zatem wyznacznik A razy A transponowane jest równy 0. Dziękuję za oglądanie moich filmów. Jeśli masz jakieś pytania, uwagi, daj znać. Zapraszam też na moje inne filmy oraz do subskrybowania kanału. Pozdrawiam.